Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego vloga Liturgia od Zakrystii. Dzisiaj powiemy sobie na temat ofiarowania. Podczas składania na ołtarzu chleba i wina kapłan odmawia ustalone formuły. Następnie główny celebrant może okadzić złożone na ołtarzu dary, a następnie krzyż i sam ołtarz, aby w tych znakach wyrazić, że ofiara i modlitwa Kościoła wznosi się przed oblicze Boga jak kadzidło. Następnie diakon bądź inny usługujący może okadzić kapłana dla uczczenia jego świętej posługi oraz lud z racji jego godności, która wynika z sakramentu Chrztu Świętego. Z kolei kapłan, stojąc z boku ołtarza, umywa ręce, przez co wyraża pragnienie duchowego oczyszczenia. Wraz z ofiarowaniem chleba i wina kapłan również składa na ołtarzu Pana nasze intencje, z którymi przychodzimy na liturgię eucharystyczną. Warto wtedy to sobie uzmysłowić i wzbudzić intencje po raz kolejny, w której przyszliśmy na liturgię eucharystyczną. I to tyle w naszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i proszę Was o komentarz pod tym filmikiem oraz o lajkowanie i subskrybowanie naszego kanału. Szczęść Boże i do zobaczenia!